drodzy, 16 dzień naszej refleksji adwentowej razem ze świętym Markiem, z tą dobrą nowiną, jaką on przekazuje nam w swojej Ewangelii. Od wczoraj próbujemy spojrzeć na to, co Chrystus, co Bóg nam ofiarowuje w tym słowie Ewangelii Markowej, jako pewną tajemnicę drogi wiary, którą przechodzimy, a więc ten akcent na to, że to nie jest moment statyczny, to trwa. To jest pewnym doświadczeniem tego wszystkiego, co już jest za nami, ale jest również wyzwaniem, pewną szansą na to, co jest teraz i oczekiwaniem i przygotowaniem do tego, co jest przed nami. Droga wiary. Dzisiaj w tej 16 refleksji chcemy przywołać to, co jest tak naprawdę wpisane w cały 9 rozdział. Pamiętamy, że wczoraj żeśmy pierwszy wiersz wykorzystali z tej Ewangelii 9 rozdziału Marka. I to, co jest tą wyjątkową tajemnicą, jeżeli chodzi o drogę wiary, to jest to, co bym mógł i chciał zawrzeć w takim słowie, że ta droga wiary to jest takie pragnienie, taka postawa człowieka, który żyje tym, co jest Boże. My żyjemy, wykonujemy tak wiele różnych spraw. Jesteśmy włączeni w tak wiele różnych wyzwań. Są w nasze życie wpisane tak różne tajemnice, różne obowiązki, nazwijmy powołania, nasze różne relacje z innymi ludźmi. Ale to wszystko tak naprawdę gdzieś przecież można nazwać, powinniśmy nazwać. To jest życie. To jest tak, jak mówimy, wiara to jest życie z Bogiem. Co jest tą tajemnicą? Chcesz żyć tym, co jest Boże. Żeby tym żyć. To jest tak, jak i w naszych ludzkich relacjach. Trzeba po pierwsze być z kimś. Nawet jeżeli nie fizycznie, to biorąc pod uwagę tą tajemnicę pewnych doświadczeń, pewnej troski, pewnych wspólnych dzieł, pewnego dobra, jakże to jest niesamowicie bogate. W taki sposób na to popatrzmy. Ale jednocześnie właśnie stajemy w tej refleksji nad tym 9 rozdziałem. Dobrze wiecie, uśmiecham się, bo przecież ten 9 rozdział Ewangelii świętego Marka, szczególnie w tej pierwszej części, jest dla mnie niesamowicie bliski i ważny. Przecież właśnie z tego rozdziału jest zawarte moje zawołanie, biskupie. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jak żyć tym, co Boże? I tutaj stajemy wobec tej refleksji związanej z tymi doświadczeniami, które Marek w tym 9 rozdziale prowadzi, zaczynając od góry przemienienia. Chrystus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i idzie na górę przemienienia i przemienia się. Doświadczają tej niesamowitej jasności. Marek to zapisuje w sposób najbardziej taki prosty. Jego odzienie było lśniąco białe, tak że żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła tak. No jak to nazwać? Jak nazwać to zauważalne doświadczenie tego, co jest obecnością Boga? Jasność. Tak jest tutaj to określone, jeżeli chodzi o górę przemienienia. Jasność, która niesie tajemnicę Boga. I to jest, myślę, że ten pierwszy etap, co zrobić, aby żyć tym, co Boże. Żyć w tej jasności. My to nazwiemy w różny sposób. Ja bardzo lubię go nazywać właśnie tym, aby żyć w tej bliskości. No, to jest właśnie ta tajemnica jasności przejawiana i czy wyrażana na wiele różnych sposobów. Chrystus o tym mówi, w Dziejach Apostolskich o tym jest, święty Paweł do tego wraca. Abyśmy byli dziećmi światłości, abyśmy to, co Chrystus powie, Mateusz to zapisze w Ewangelii, w kazaniu na górze, światłem świata i solą ziemi. Dzisiaj sól też się jeszcze pojawi w tym 9 rozdziale Marka. Aby po prostu żyć, po pierwsze w tej bliskości, a ostatecznie mieć świadomość, że nie, my niesiemy tą jasność. Więc to, co jest Boże, to przemawia, to w jakiś sposób wyraża się przez nas. Kiedy my to zauważamy, kiedy mamy wrażliwość, kiedy potrafimy również przyjąć naukę chociażby właśnie z tego, co tam się na górze przemienia wydarzyło, kiedy oczywiście był Eliasz i Mojżesz, jako potwierdzenie, bo potem Chrystus schodząc z góry, przecież właśnie mówi również o tym, że Eliasz jest tym, który zapowiada.
I właśnie zapowiedział Jego jako tego wszystkiego, tego, który przychodzi w imię Boga, przychodzi, aby objawić to, co jest Boże. A jednocześnie odpowiada uczniom, że ten Eliasz tak naprawdę w tym wymiarze ziemskim to był przecież Jan Chrzciciel. On go zapowiedział, on wprowadził, a tutaj było tylko to wyjątkowe potwierdzenie, ale jednocześnie, jeszcze raz wracajmy do tej góry przemienienia. Ten wyjątkowy znak i to potwierdzenie, kiedy otwiera się niebo i kiedy słyszą głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jak żyć? Być. Blisko? Być w tą tajemnicą przemieniony, w jakiś sposób przyjęty, a jednocześnie słuchać, bo tylko wtedy będziemy potrafili to wypełnić. Łatwo to powiedzieć, mamy świadomość. Bo przecież to, co za chwilę się wydarzy po zejściu Chrystusa i uczniów z góry przemienienia, najlepiej pokazuje, że oni byli. Oni uczestniczyli, przecież wrócili już z wyprawy misyjnej. Ta światłość Bożego Ducha w nich i przez nich się objawiała. Oni potem mówili, my z tym blaskiem wracamy. Ale tam przecież właśnie pojawia się ta wyjątkowa historia, kiedy jest tłum, kiedy Chrystus chodzi i się pyta, o co chodzi, i podchodzi do Niego człowiek i mówi, przyprowadziłem do Ciebie moje dziecko, ale Twoi uczniowie nie potrafią Mu pomóc, nie potrafią Go uzdrowić. Dla mnie to jest wyjątkowe tutaj połączenie. Przyprowadziłem do Ciebie, a oni nie potrafią. Dlaczego? Bo to oni sami chcieli to w swoje imię zrealizować. Zapomnieli, że tak naprawdę z tym wszystkim, z każdym, kto przychodzi, żeby rzeczywiście żyć tym, co Boże, to po prostu trzeba to wszystko przyprowadzić do Chrystusa, przyprowadzić do Boga. Może inaczej, przez Chrystusa, z Chrystusem przyprowadzić do Boga. W jaki sposób tego dokonać? To, co Chrystus właśnie daje odpowiedź, kiedy wypomina brak wiary uczniom, kiedy odpowiada na pytanie, jeśli może, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Tutaj mamy tę odpowiedź. To jest ta tajemnica wiary, aby przyprowadzić. I Chrystus mówi, przyprowadźcie go do mnie. Uzdrawia tego chłopca. I na pytanie uczniów, dlaczego oni nie mogli, odpowiada im, bo ten rodzaj można tylko modlitwą i postem. I tutaj mamy odpowiedź, w jaki sposób żyć tym, co Boże. Trzeba przyprowadzić, trzeba być blisko Boga. Co zrobić, żeby być blisko Boga? Tu jest odpowiedź, modlitwa i post. Oczywiście mamy też swoje doświadczenia i swoje wyobrażenia na temat tego, jak one brzmią. Za kilka dni będziemy słyszeli Wigilia, Dzień Postny. Bez względu na to, czy to jest nakazane, czy to jest tradycja, biorąc pod uwagę perspektywę wieczerzy wigilijnej, może w tym roku zupełnie innej, biorąc pod uwagę różne obostrzenia, ale na pewno niezwiązanej z powściągliwością, znaczącym ograniczeniem tego, co się je. W jaki sposób spojrzeć na to, co jest modlitwą i postem? To jest przecież ten wyjątkowy czas, ta modlitwa, to jest to pragnienie, aby stanął, aby to światłość Boga przy mnie świeciła. To jest ta wyjątkowa tajemnica. Tak to ją nazwijmy teraz. A czym jest post? To jest zrobienie wszystkiego, żeby nic mi tej światłości nie zasłaniało. Zaczynając od tego, żebym ja potrafił oczy otworzyć. Idąc przez to, żeby nikt nie stanął mi na drodze. Już nie mówiąc o tym, aby nic nie sprawiło, że gdzieś ta światłość, oczywiście ona nie zagaśnie, bo Bóg jest i będzie, i Jego światłość trwa. Ale ja mogę się na tyle pozamykać, że ona we mnie zagaśnie. I to jest tajemnica grzechu. Grzechu śmiertelnego. Nie bez powodu tak nazywanego. Warto o tym pamiętać. Co zrobić, aby żyć tym, co Boże? Nieść to, przeżywać, chronić. To wszystko, co niesie dalej przecież ta tajemnica 9 rozdziału, to jest również i to wyjątkowe tutaj wspomnienie, również chociażby ten moment, kiedy Chrystus po raz drugi mówi o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I zobaczcie, to też może być pewna odpowiedź. Tutaj już uczniowie nic nie komentują. Można się zastanowić albo wyciągnąć wniosek. Piotr wyskoczył, skomentował i usłyszeli wszyscy. A więc może przyjęli zasadę, może lepiej nie mówić. Wcale nie jest ona aż taka zła.
A zamiast poszukiwać i prowokować rzeczy niedobre, poddawać się i zasiewać coś, co będzie niewłaściwe, może warto zamilknąć. Może warto zapytać, co chcesz mi przez to powiedzieć i poczekać na to, abym potrafił usłyszeć, abym potrafił zobaczyć, abym zrozumiał sens, w jaki sposób ja to przeżywam. Najpierw żyję to z tym w taki sposób, jak potrafię w tym momencie. Daj Boże, z całym oddaniem i troską i wiernością dla Boga. Ale jakże to niesamowicie cenne i ważne, oczywiście ten 9 rozdział kończy się takimi trzema wyjątkowymi momentami. To jest też przedziwne, że Chrystus uświadamia i pokazuje uczniom, jak są słabi, kiedy są sami. Kiedy tłumaczy im, że będzie cierpiał, że umrze i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie rozumieją, ale potrafią się kłócić, kto z nich jest największy. I to jest, myślę, że też ten wyjątkowy moment, a jednocześnie właśnie ta przestroga Chrystusa. W jaki sposób żyć tym, co Boże, skoro mam żyć, aby tego doświadczyć, mam przyjść do Jezusa, to pamiętajmy, On jest tutaj centrum. To tajemnica Boga jest źródłem wszystkiego. Kim ja jestem? Moja wielkość, moja wartość tak naprawdę się będzie sprowadzała do tego, na ile potrafię być blisko, na ile potrafię pozwolić, aby Jego światłość przeze mnie zaświeciła. Dlatego Chrystus daje tą tajemnicę i ten obraz dziecka, aby wytłumaczyć uczniom. Kiedy mówi, w taki sposób popatrzcie, ta szczerość, ta bliskość, czego uczą nas dzieci? Uczą właśnie tej bezgranicznej ufności. Ich siłą jest siła ich rodziców. Mocą miłości jest miłość ich mamy i taty. Tym wszystkim, co potrafią i mądrością, jest to, co usłyszeli od swojej mamy i mama tak powiedziała, tata tak powiedział, to tak jest. Infantylne? Czy to jest wystarczający komentarz do tego, aby porzucić radę Pana Jezusa? I to wszystko jeszcze się skupia właśnie wokół tego wszystkiego, jak człowiek potrafi reagować, bo przecież to właśnie też jest ten finał tego 9 rozdziału Marka, kiedy mówią, ale Panie Jezu, są tacy, którzy w Twoje imię czynią cuda, ale nie chodzą z nami. Właśnie można powiedzieć, idąc po tej linii, kto jest największy? My mamy prawo, bo to, co ja, to jest najważniejsze. A Chrystus mówi, nie, to, co Boże jest ważne. Jeżeli to, co Boże jest ważne, to jeżeli przez innych się to dokonuje, cieszcie się. Znaczy, że to żyje. Po pierwsze, żyje tajemnica Boga. Po drugie, może oni tym bardziej są wielkim przypomnieniem i zaproszeniem. No to żyj w taki sam sposób. A jednocześnie ten 9 rozdział kończy się tą wyjątkową historią, właśnie pokazaniem. Skoro są ci, którzy budują, wykorzystują i objawiają to, co jest życiem Boga, to jak wielkim dramatem jest życie tych, którzy niszczą to życie Boga, którzy je zasłaniają, którzy zamiast doprowadzić do tej bliskości, to zasłaniają, odsuwają, właściwie niszczą tą tajemnicę i ten obraz Boga, wnoszą zgorszenie. Mamy różne doświadczenia osobiste w rozumieniu przykładów ludzi, których może mamy wokół siebie. Mamy różne historie, które są wpisane w doświadczenie Kościoła, doświadczenie ojczyzny. Kto jest tym, który umacnia i pociąga, a kto jest tym, który niszczy i gorszy. Stajemy tutaj wobec tego wyjątkowego momentu, aby rozważając tą drogę wiary, pragnąc, aby żyć tym, co Boże, przede wszystkim pamiętać, że mamy być blisko tego wszystkiego, co jest Boże. Mamy chronić to, co jest tą jasnością. Powiedziałem, że jeszcze sól się pojawi, bo Chrystus, mówiąc o tych zgorszeniach, wyciąga z tego właśnie taki motyw i taki wątek, że oto będzie ta tajemnica, że zostaniecie osoleni ogniem. Jak to wyrazić? Że coś do człowieka dotknie, że właściwie go tak przemieni, że sprawi, że to się stanie częścią jego. To jest właśnie ten motyw, żeby żyć. My musimy stać się częścią Boga,
a tajemnice Boga mają być częścią naszego życia.